takim jak Australia, na pewno jest prawo, które nie pozwala bankowi na finansowanie akcji związanych w jakikolwiek sposób z właścicielami tego banku. Jest to niezgodne z prawem, jest to karane więzieniem i wiele ludzi poszło za to do więzienia, nawet za próbę. Także niestety Polska jest krajem bezprawia i tu się całkowicie z panem zgadzam. Dopóki to prawo nie zostanie zmienione, niewiele zmieni się w naszym kraju, bo niestety rządzi pieniądz i ci, którzy ten pieniądz... Jestem pokrzywdzony przez Getin Bank, jak również wielu innych pokrzywdzonych przyjechało, żeby wyrazić swój protest przeciwko temu właśnie bankowi. Przede wszystkim serdecznie witam wszystkich pokrzywdzonych, witam dziennikarzy, witam właściciela nowego ekranu, pana Ryszarda Oparę, jak również witam innych dziennikarzy, jak również prezesa społecznego ruchu Nowa Polska, pana Andrzeja Dziąby. Proszę państwa, interes społeczny wymaga, żeby przeciwstawić się temu oszukańczemu banku. Nie może być tak w demokratycznym państwie, że ludzie krzywdzeni są przez oszustów z Getin Banku, a władze prokuratorskie, władze sądownicze, jak również przedstawiciele społeczeństwa, posłowie, senatorowie są ślepi i głusi na krzywdę. Dlatego też pod tym bankiem dzisiaj zwracamy uwagę władzom ustawodawczym i władzy wykonawczej. Przykro mi, że w taki sposób musimy protestować, żeby dochodzić swoich podstawowych praw. W tej chwili oddam głos właścicielowi portalu Nowy Ekran, panu Ryszardowi Oparze, który od samego początku wspiera nasze działania. Ja mam powiedzieć przez tę tubę? No może pan nie mówi przez tę tubę. Nie, to ja myślę, że tak. Że może bez tego. Czy to będzie słychać? Myślę, że będzie słychać. Zrobimy tak, przybliżemy może tutaj. No chodźcie jeszcze jak najbliżej tu jest możliwe, bo zrobimy jakiś wywiad. Ja mieszkałem większość swojego życia poza Polską, w Australii, w kraju praworządnym. Jestem tutaj w naszym kraju od kilku lat. Wydaje mi się, że Polska jest krajem bezprawia. Szczególnie właśnie jest to widoczne w sektorze bankowym, w sektorze w tak zwanym wymiarze niesprawiedliwości, ja podkreślam sobie niesprawiedliwości. I dopóki tego się nie zmieni, nic w naszym kraju się nie zmieni. Proszę powiedzieć w dwóch słowach, naprawdę bardzo krótko, co jest u sedna tego oszustwa Getin Banku w stosunku do pana osoby? Ja zostałem, proszę państwa, oszukany na kwotę obecnie 600 tysięcy złotych. Są osoby, które są oszukane na znacznie większą kwotę niż ja, bo taki pan z Krakowa jest oszukany na ponad 3 miliony złotych. I jakie właśnie działania oszukańcze podjął bank, żeby mnie oszukać na tą kwotę? Udzielił mi kredytu na kwotę 20 milionów złotych w taki sposób, że tych środków nie miał i stwierdzone jest to przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, jak również inne instytucje, Urząd Kontroli i Nadzoru Finansowego, że popełniono szereg nieprawidłowości podczas tej akcji. Udzielono oszustwo. Oszustwo w takim bardzo telegraficznym skrócie polegało na tym, że sprzedano nam akcję LC Corp po 6,50 zł za akcję. A co to jest LC Corp? LC Corp to jest spółka Leszka Czarneckiego, spółka taka deweloperska, gdzie Leszek Czarnecki, żeby sprzedać tą spółkę po jak najwyższej cenie, udzielał właśnie przez Getin Bank wysokich kredytów od 4,950 do nawet 80 milionów.
i w jakiej wysokości Getin Bank udzielił kredytu tym wszystkim inwestorom? Getin Bank udzielił na około 10 miliardów kredytów, jak się okazało, nowych złotych kredytów, podkreślam, nowych złotych, w sytuacji, jak się okazało, po 4 latach, ja dotarłem do takiego dokumentu. Ten dokument to jest protokół z inspekcji przeprowadzony w czerwcu 2007 roku przez komisję z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, gdzie ta komisja, nie ja jako Jan Jączek czy inni pokrzywdzeni, stwierdzili, że Getin Bank nie miał w ogóle tych środków. W związku z tym dalsze opowiadanie, czy doszło do oszustwa, no naprawdę nie widzę nawet sensu, bo długi łańcuch Getin Bank popełnił działań oszukańczych, żeby przejąć na środki pieniężne. Panie Janie, no dobrze, ale bank nie miał pokrycia w środkach na te 10 miliardów złotych. Tak. Czyli skąd te pieniądze się wzięły? Getin Bank, szanowny panie Ryszardzie, udzielił, tak jak powiedziałem, fikcyjnych kredytów, których w ogóle nie powinien udzielać. Po to tylko, żeby właśnie przejąć nasze środki. Jest sprawa dokładnie opisana przez panią Krystynę Górzyńską właśnie na nowym ekranie. Ale proszę nam odpowiedzieć, czy pan poszedł ze swoimi pieniędzmi, chciał pan od nich wziąć ten kredyt, czy oni pana zbadali, że pan ma pieniądze i dopiero chcieli te pieniądze od pana wyssać? Gdzie jest oszustwo? Odpowiadam, panie redaktorze, na pytanie. Ja nie poszedłem właśnie do Getin Banku, to Getin Bank mnie zaprosił. To wykonano szereg czynności wobec takich osób jak ja, żeby wciągnąć nas na zakup tych akcji, twierdząc, że zrobimy deal życia. Deal życia skończył się w ten sposób, że nie tylko odebrano nam środki pieniężne, ale zrobiono jeszcze gigantyczne zadłużenie wielu klientom. A jak to jest możliwe, żeby Getin Bank, który jest własnością w dużej mierze pana właśnie Leszka Czarneckiego, jak to jest możliwe, żeby on udzielał kredytu na zakup akcji jednego z głównych akcjonariuszy banku? Panie Ryszardzie, to jest przecież tak zwane insider trading po angielsku i to jest karalne więzienie. W Australii pan, jak wiem z prasy, wiem z mediów, że dorobił się pan również dużego majątku. I co się, zanim odpowiem na pytanie pana, i co się właśnie stało z panem? Wiem z prasy, bo nie od pana osobiście, bo pana poznałem dopiero kilka dni temu, prosząc pana o wsparcie, za co chciałem serdecznie podziękować, że jest pan właśnie jednym z nielicznych ludzi, którzy próbuje dochodzić prawdy, sprawiedliwości i pomagać takim pokrzywdzonym jak ja i innym tutaj, którzy przyjechali z różnych miast Polski. I tak dalej. Dlaczego nie jest. Mówmy o mnie. Mówmy o. Dlaczego właśnie to jest możliwe w Polsce? Ponieważ Polska obecnie jest zieloną wyspą, tak jak Donald Tusk powiedział, dla aferzystów, złodziei i przestępców. I na tej zielonej wyspie właśnie tacy ludzie jak Leszek Czarnecki mogą właśnie wszystko robić. Dla nich konstytucja, konwencje, ich nie obowiązują, panie Ryszardzie. Oni mają inne prawa i oni właśnie wykorzystali, zaplanowali podstępnie to oszustwo. Leszek Czarnecki przejął kwotę 689 milionów złotych na tym oszustwie. Jego spółka 370 milionów. Mamy aferę ponad miliard złotych, znacznie większą od Amber Gold i nikt nie chce tą sprawą się zająć. Władze prokuratorskie, władze sądownicze na razie uważam, działają w zmowie właśnie z przedstawicielami Getin Banku i chronią ten Getin Bank przed odpowiedzialnością nie tylko karną tych pracowników, ale również cywilną. Polska jest pana zdaniem krajem bezprawia, gdzie rządzi pieniądz i ten, kto ma pieniądz, ten ma władzę, a ten, kto ma władzę, to ma również sprawiedliwość i prawo. Pisze prawo, formułuje prawo, tak? W takim skrócie, bardzo takim lapidarnym, można tak powiedzieć, że Polska jest to kraj, tak jak pan powiedział, gdzie rządzi pieniądz. Kto ma pieniądze, ten rządzi. W demokratycznym państwie prawa, proszę państwa, sądy wzbudzają zaufanie. To wynika z orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W Polsce natomiast u wielu tutaj pokrzywdzonych, w tym u mnie, sądy wzbudzają sędziowie, niektórzy wzbudzają od razu. Ale pikieta jest pod bankiem, trzymajmy się na razie banku. Proszę pana, pan był graczem na giełdzie, czy pan brał pod uwagę ryzyko grania? Panie redaktorze, właśnie chcę podkreślić, że ja nie byłem graczem na giełdzie, ja byłem inwestorem i gracz, a inwestor to są dwie różne sprawy. Z tym, że ja inwestując pieniądze swoje, nie poszedłem sam do Getinbanku, nie poszedłem sam do domu maklerskiego. Getinbank przyszedł do pana. Przyszedł do mnie, wykonał szereg czynności, między innymi telefonów, żeby takie osoby jak ja przyszły do tego Getinu, do tego domu maklerskiego żeby wzięły kredyt na zakup akcji. Nawiasem mówiąc, kredyt, na które, jak się okazało po latach, Getinbank nie mógł udzielić tego kredytu, ponieważ komisja, powtarzam, z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego stwierdziła, że Getinbank nie miał tych pieniędzy na udzielenie. Co chce pan coś to powiedzieć? Oszustwo było u źródła zaplanowane? Naprzód muszę odpowiedzieć panie redaktorze na to pytanie, że w Polsce są takie instytucje jak Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego był, co było, zostało włączone do Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie jest to Urząd Kontroli Nadzoru Finansowego i ten urząd, ja osobiście rozmawiałem z panem Andrzejem Jakubiakiem, przewodniczącym tego Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego i niestety pan przewodniczący stwierdziłem, że jest nie funkcjonariusz, bo jest wysokim funkcjonariuszem publicznym, jest można powiedzieć w randze ministra i on nie chroni interesów nas pokrzywdzonych, on chroni interesy Leszka Czarneckiego i tej zorganizowanej grupy przestępczej, którą Leszek Czarnecki kieruje, bo jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Getinbanku. Ja bym bardzo prosił państwa pokrzywdzonych, żebyście tutaj dołączyli z tyłu, żeby tutaj dziennikarze widzieli, że nie tylko Jan Jączek jest pokrzywdzony, ale również inne osoby. Panie Janie, co się stało z akcjami LC Corporation? Akcje LC Corp zostały sprzedane, proszę państwa, po 59 groszy, które zostały za 6,50, ale w jaki sposób zostały sprzedane? A w taki sposób, że mnie namawiano do podpisania kredytu na tak zwanego konsolidacyjnego, tak nazwał sobie to Getinbank, i raty tego kredytu miesięcznie miały wynosić 3000 zł, a emerytura mojej mamy wynosiła 1700. To mama płaciła? Ja reprezentowałem właśnie mamę w czasie, bo mama miała środki finansowe, oszczędności całego życia w kwocie ponad 326 tysięcy zł i Getinbank, mając tą wiedzę, że mama moja już jest w podeszłym wieku, ma około 80 lat, wciągnął mnie, jak to powstał taki portal nawet, wrobieni w Getinbank, wrobił mnie po prostu w tą inwestycję, wciągnął mnie i doprowadził do takiej sytuacji, że moja mama jako kombatant, jako osoba zasłużona, gdzie państwo polskie na mocy artykułu 19 Konstytucji powinno otoczyć moją mamę specjalną troską, powtarzam, tak stanowi artykuł 19, nie otoczyło moją mamę, wręcz przeciwnie, nasyłano właśnie policjantów. Mieliśmy właśnie pół godziny temu, gdzie policjant próbował działać destrukcyjnie na to zgromadzenie. Uważam, nie stosując żadnych zasad prawidłowego rozumowania, które są zawarte w artykule 7 Kodeksu Postępowania Karnego, jak również z innych przepisów wynikają. I doprowadzono do takiej sytuacji moją mamę, że moja mama dostała udaru mózgu i zmarła. I nie wykończyli moją mamę okupanci, tylko funkcjonariusze państwa polskiego. Ja mogę powiedzieć tylko jedną taką rzecz, że w kraju takim jak Australia na pewno jest prawo, które nie pozwala bankowi na finansowanie akcji związanych w jakikolwiek sposób z właścicielami tego banku. Jest to niezgodne z prawem, jest to karane więzieniem i wiele ludzi poszło za to do więzienia, nawet za próbę. Także niestety Polska jest krajem bezprawia i tu się całkowicie z panem zgadzam. Dopóki to prawo nie zostanie zmienione, niewiele zmieni się w naszym kraju, bo niestety rządzi pieniądz i ci,
którzy ten pieniądz dysponują. Poszkodowany. Jeszcze jedno chciałem panu zadać pytanie. Czy pan będzie szedł udry na udry z bankiem? Czy pan przewiduje w przyszłości jakąś ugodę? Przynajmniej próbę ugody? Proszę państwa, naszym celem jest zwrócenie... Bardzo bym prosił państwa o spokój. Naszym celem pokrzywdzonych jest społeczne, publiczne zwrócenie uwagi władzom, policji, CBS-u, społeczeństwu, całemu społeczeństwu, że istnieje na rynku taki Getin Bank, instytucja, która nazywa się instytucją zaufania publicznego, a nie jest w rzeczywistości instytucją zaufania publicznego, bo dowiedziałem się tutaj od pokrzywdzonych, że na Nowym Świecie jakaś kancelaria, bodajże nie pamiętam w tej chwili, nie chcę przekręcić, trafiło 1300 pokrzywdzonych przez właśnie Getin Bank do tej kancelarii. Także w skali kraju to są tysiące ludzi pokrzywdzonych, co najmniej tysiące ludzi pokrzywdzonych przez Getin Bank na różnych produktach. A co z tą ugodą? Jeżeli chodzi o ugodę, to ja widząc, jak funkcjonuje władza prokuratorska w Polsce, że służy Leszkowi Czarneckiemu. Powtarzam, prokuratorzy w Polsce służą Leszkowi Czarneckiemu i jego spółkom. To nie ma nic wspólnego w Polsce, prokuratura nie ma nic wspólnego z instytucją prokuratury. Ale proszę pana, co z tą ugodą? Ale niech pan nie pytał. Chodzi o to właśnie, że tylko dokończę, panie redaktorze, że to nie ma właśnie, ta instytucja nie ma nic wspólnego z instytucją prokuratury. Odpowiadając co z ugodą, to ja zaproponowałem, w związku z tym jak się dowiedziałem, że wiele osób, między innymi pan Edward Tyburscy, z którym mam kontakt, który dzisiaj miał przyjechać, nie przyjechał, ponieważ jego stan zdrowia nie pozwala mu przyjechać z Ostrowa Wielkopolskiego. On doprowadził do ugody, 42 osoby podpisało ugodę z Getin Bankiem. I wiem od tego pana, że Getin Bank wymusił na nim podpis takiej umowy, żeby nie rozpowszechniał, że do takiej ugody doszło pod karą, wyobraźcie sobie państwo, 130 tysięcy złotych. Także... Panie Janie, wydaje mi się, że jeżeli zgadzamy się, że Polska jest krajem bezprawia, tu nie chodzi o interes pana Jana, tu chodzi o interes nas wszystkich, ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni, oszukani przez ten bank, przez inne banki. Tu chodzi o interes społeczny. Po to, żeby Polska była krajem prawa. A nie chodzi o to, żeby się po prostu dogadać, że pan Jan został pokrzywdzony. Bo to jest tylko część całego złego systemu, który u nas funkcjonuje. Ale pan powiedział o tym... Na podstawie tego typu działań trzeba stworzyć akcję społeczną, ruch społeczny, który będzie walczyć z bezprawiem. A nie tylko występować w interesie jednej poszkodowanej osoby. Ja bym skończył ten temat. Pan podprowadził człowieka z Ostrowa Wielkopolskiego, ale w pana sprawie, jak pan wystarczy, to widzi? Ten pan z Ostrowa Wielkopolskiego, który się nazywa Edward Tyburscy, doprowadził właśnie grupę 42 osoby do podpisania ugody. Ze mną natomiast Getin Bank, dokładnie dyrektor Departamentu Prawnego, nazywa się Kaczałko, pan Marek Kaczałko, spotkał się w Katowicach w zarządzie Getin Banku przy ulicy Pszczyńskiej. Były 3 osoby, żeśmy rozmawiali, zostały podjęte rozmowy, no i rozmowa, po prostu ta próba negocjacji została odrzucona. Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że właśnie publicznie nagłaśniam, że państwo polskie jest państwem bezprawia, jest państwem mafijnym, jest to państwo, no, które wymaga głębokich reform, ponieważ oligarchowie rządzą społeczeństwem, tak jak w feudalizmie, że grupa tylko feudałów zarządzała ogromną. Dlatego uważam, że Polska się cofnęła gdzieś głęboko, to nic nie ma z demokracją, Polska się cofnęła głęboko kilkaset lat wcześniej za rządów Tuska. Ja nie pamiętam, ja mam 55 lat, nie pamiętam, żeby taki rozkład struktur państwa polskiego... No dobrze, ale gdyby
jutro Getin Bank przyszedł do Pana i zaoferował jakąś kwotę, to co by Pan zrobił? Odpowiadając na to pytanie, no przede wszystkim bym się zastanowił, czy podpisać taką ugodę, bo myślę, że podpisanie jakiejś jałmużny, no tak jak z Panem Tyburscy, nie wypłacili mu całej kwoty, wypłacili mu tylko część kwoty i obecnie no, pan Tyburscy dalej walczy o odzyskanie tej kwoty. Ja uważam, że jeżeli Getin Bank, ja chcę tylko odzyskać podstawową kwotę pieniędzy, podstawową podkreślam, i nawet zarząd Getin Banku nie chce mi zwrócić podstawowej kwoty pieniędzy. To widać, proszę Państwa, jak Getin Bank jest jak głęboko struktury państwa polskiego, w jak głębokim rozkładzie są, że nawet taki instytucja, która zaufania, która mnie oszukała i która się zgadza z tym, że mnie oszukała, bo nie kwestionują nawet tego, że doszło do wielu naruszeń prawa, ponieważ to stwierdzili funkcjonariusze o najwyższym statusie zawodowym. Funkcjonariusze z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego i nie można kwestionować ustaleń tych funkcjonariuszy. I mimo tego Getin Bank czuje się bezkarny. A dlaczego się czuje bezkarny? Ponieważ żyjemy w państwie bezprawia. I na tym bym chyba zakończył. Czy są jakieś działania prokuratury, czy sąd do wymiaru sprawiedliwości przeciwko panu w związku z tą sprawą? Oczywiście tutaj dziękuję za pytanie pana redaktora, ponieważ Getin, właśnie funkcjonariusze prokuratury, powtarzam, skorumpowani funkcjonariusze prokuratury i policji podjęli przeciwko mnie szereg działań, między innymi próbowano, podstępnie mnie wciągnięto na Komendę Miejską Policji w Katowicach i tam policjant próbował mnie sprowokować nie tylko do niewłaściwego zachowania, nie dałem się sprowokować, to w pewnym momencie zaczął krzyczeć, że go pobije i tak dalej. Ja zawezwałem oczywiście jego przełożonego i tak dalej. To jest długa sprawa, ona została szczegółowo opisana przez panią Krystynę Górzyńską na nowym ekranie właśnie tutaj. Dzięki właśnie w tym miejscu no muszę serdecznie jeszcze raz podziękować panu Ryszardowi Opara za wspieranie nas w trudnych chwilach, w ciężkich dla mnie osobiście życiowych chwilach. I kończąc na to pytanie, odpowiadając na to pytanie właśnie, w tej chwili podejmuje się przeciwko mnie szereg działań takich właśnie, które mają doprowadzić, represyjnych, które mają doprowadzić do zamknięcia mi ust. Między innymi prokuratura skierowała przeciwko mnie akt oskarżenia, nie przeprowadzając żadnych dowodów. Nie odnoszą się do meritum sprawy, nie odnoszą się między innymi do tego, że sędziemu Waldemarowi Schmidt, tak się nazywa ten pan, zarzuciłem, że był sędzią we własnej sprawie i nie ściga się tego sędziego Waldemara Schmidta, tylko się ściga pokrzywdzonego Jana Jączka, który przez wiele lat, przez ponad 4 lata przedstawia swoją gehennę, przedstawia niemoc, bo to wynika z mojej niemocy, między innymi, że dzisiaj właśnie w tym miejscu się znajduje. Działania prokuratury, czy sąd do wymiaru sprawiedliwości przeciwko panu w związku z tą sprawą? Oczywiście tutaj dziękuję za pytanie pana redaktora, ponieważ Getin, właśnie funkcjonariusze prokuratury, powtarzam, skorumpowani funkcjonariusze prokuratury i policji podjęli przeciwko mnie szereg działań, między innymi próbowano, podstępnie mnie wciągnięto na Komendę Miejską Policji w Katowicach i tam policjant próbował mnie sprowokować nie tylko do niewłaściwego zachowania, nie dałem się sprowokować, to w pewnym momencie zaczął krzyczeć, że go pobije i tak dalej. Ja zawezwałem oczywiście jego przełożonego i tak dalej. To jest długa sprawa, ona została szczegółowo opisana przez panią Krystynę Górzyńską na nowym ekranie właśnie tutaj. Dzięki właśnie w tym miejscu muszę serdecznie jeszcze raz podziękować panu Ryszardowi Opara za wspieranie nas w trudnych chwilach, w ciężkich dla mnie osobiście życiowych chwilach. I
kończąc na to pytanie, odpowiadając na to pytanie właśnie, no w tej chwili podejmuje się przeciwko mnie szereg działań takich właśnie, które mają doprowadzić, represyjnych, które mają doprowadzić do zamknięcia mi ust. Między innymi prokuratura skierowała przeciwko mnie akt oskarżenia, nie przeprowadzając żadnych dowodów. Nie odnoszą się do meritum sprawy, nie odnoszą się między innymi do tego, że sędziemu Waldemarowi Schmidt, tak się nazywa ten pan, zarzuciłem, że był sędzią we własnej sprawie i nie ściga się tego sędziego Waldemara Schmidta, tylko się ściga pokrzywdzonego Jana Jączka, który przez wiele lat, przez ponad 4 lata przedstawia swoją gehennę, przedstawia no niemoc, bo to wynika z mojej niemocy, między innymi, że dzisiaj właśnie w tym miejscu się znajduje. Polska obecnie jest zieloną wyspą, tak jak Donald Tusk powiedział, dla aferzystów, złodziei i przestępców. I na tej zielonej wyspie właśnie tacy ludzie jak Leszek Czarnecki mogą właśnie wszystko robić. Dla nich konstytucja, konwencje ich nie obowiązują, panie Ryszardzie. Oni mają inne prawa i oni właśnie wykorzystali. Zaplanowali podstępnie to oszustwo. Leszek Czarnecki przejął kwotę 689 milionów złotych na tym oszustwie. Jego spółka 370 milionów. Mamy aferę ponad miliard złotych, znacznie większą od Amber Gold i nikt nie chce tą sprawą się zająć. Władze prokuratorskie, władze sądownicze na razie uważam, działają w zmowie, uważam właśnie z przedstawicielami Getin Banku i chronią ten Getin Bank przed odpowiedzialnością nie tylko karną tych pracowników, ale również cywilną. Czyli Polska jest pana zdaniem krajem bezprawia, gdzie rządzi pieniądz i ten kto ma pieniądz, ten ma władzę, a ten kto ma władzę, to ma również sprawiedliwość i prawo. Pisze prawo, formułuje prawo, tak? W takim skrócie, bardzo takim lapidarnym można tak powiedzieć, że Polska jest to kraj, tak jak pan powiedział, gdzie rządzi pieniądz. Kto ma pieniądze, ten rządzi. W demokratycznym państwie prawa, proszę państwa, sądy wzbudzają zaufanie. To wynika z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W Polsce natomiast u wielu tutaj pokrzywdzonych, w tym u mnie, sądy wzbudzają sędziowie, niektórzy wzbudzają od razu. Ale pikieta jest pod bankiem, trzymajmy się na razie banku. Proszę pana, pan był graczem na giełdzie, czy pan brał pod uwagę ryzyko grania? Panie redaktorze, właśnie chcę podkreślić, że ja nie byłem graczem na giełdzie, ja byłem inwestorem i gracz, a inwestor to są dwie różne sprawy. Z tym, że ja inwestując pieniądze swoje, nie poszedłem sam do Getin Banku, nie poszedłem sam do domu maklerskiego. Przyszedł do pana. Przyszedł do mnie, wykonał szereg czynności, między innymi telefonów, żeby takie osoby jak ja przyszły do tego Getinu, do tego domu maklerskiego żeby wzięły kredyt na zakup akcji. Nawiasem mówiąc, kredyt, na które, jak się okazało po latach, Getin Bank nie mógł udzielić tego kredytu, ponieważ komisja, powtarzam, z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego stwierdziła, że Getin Bank nie miał tych pieniędzy na udzielenie. Co chce pan coś powiedzieć? Oszustwo było u źródła zaplanowane? Naprzód muszę odpowiedzieć panie redaktorze na to pytanie, że w Polsce są takie instytucje jak Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego był, co zostało włączone do Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie jest to Urząd Kontroli Nadzoru Finansowego i ten urząd, ja osobiście rozmawiałem z panem Andrzejem Jakubiakiem, przewodniczącym tego Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego i niestety pan przewodniczący stwierdziłem, że jest nie funkcjonariusz, bo jest wysokim funkcjonariuszem publicznym, jest można powiedzieć w randze ministra i on nie chroni interesów nas pokrzywdzonych, on chroni interesy Leszka Czarneckiego i tej zorganizowanej grupy przestępczej, którą Leszek Czarnecki kieruje, bo jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Getin Banku. Ja bym bardzo prosił państwa pokrzywdzonych, żebyście tutaj
tutaj dołączyli z tyłu, żeby tutaj dziennikarze widzieli, że nie tylko Jan Jączek jest pokrzywdzony, ale również inne osoby. Panie Janie, co się stało z akcjami LC Corporation? Akcje LC Corp zostały sprzedane, proszę Państwa, po 59 groszy, które zostały za 6,50, ale w jaki sposób zostały sprzedane? A w taki sposób, że mnie namawiano do podpisania kredytu na tak zwanego konsolidacyjnego, tak nazwał sobie to Getin Bank, i raty tego kredytu miesięcznie miały wynosić 3000 zł, a emerytura mojej mamy wynosiła 1700. To mama płaciła? Ja reprezentowałem właśnie mamę w czasie, bo mama miała środki finansowe, oszczędności całego życia w kwocie ponad 326 tysięcy zł. I Getin Bank, mając tą wiedzę, że mama moja już jest w podeszłym wieku, ma około 80 lat, wciągnął mnie, jak to powstał taki portal nawet wrobieni w Getin Bank, wrobił mnie po prostu w tą inwestycję, wciągnął mnie i doprowadził do takiej sytuacji, że moja mama jako kombatant, jako osoba zasłużona, gdzie państwo polskie na mocy artykułu 19 Konstytucji powinno otoczyć moją mamę specjalną troską, powtarzam, tak stanowi artykuł 19, nie otoczyło moją mamę, wręcz przeciwnie, nasyłano właśnie policjantów. Mieliśmy właśnie pół godziny temu, gdzie policjant próbował działać destrukcyjnie na to zgromadzenie. Uważam, nie stosując żadnych zasad prawidłowego rozumowania, które są zawarte w artykule 7 Kodeksu postępowania karnego, jak również z innych przepisów wynikają. I doprowadzono do takiej sytuacji moją mamę, że moja mama dostała udaru mózgu i zmarła. I nie wykończyli moją mamę okupanci, tylko funkcjonariusze państwa polskiego. Ja mogę powiedzieć tylko jedną taką rzecz, że w kraju takim jak Australia na pewno jest prawo, które nie pozwala bankowi na finansowanie akcji związanych w jakikolwiek sposób z właścicielami tego banku. Jest to niezgodne z prawem, jest to karane więzieniem i wiele ludzi poszło za to do więzienia, nawet za próbę. Także niestety Polska jest krajem bezprawia i tu się całkowicie z panem zgadzam. Dopóki to prawo nie zostanie zmienione, niewiele zmieni się w naszym kraju, bo niestety rządzi pieniądz i ci, którzy ten pieniądz... Właśnie dlatego w tym kraju nic się nie zmieni, jeżeli będziemy walczyć o swój własny interes. Dokładnie. Musimy walczyć o społeczny interes. Dokładnie. Po to, żeby Polska wreszcie była krajem prawa i krajem praworządnym. I ja mam dowody, że banki się porozumiewały. Ja bym prosił, panie Leopoldzie, poprzedstawił pan krótko swój temat. Ja, proszę państwa, chcę serdecznie podziękować wszystkim pokrzywdzonym, którzy przybyli właśnie pod Getin Bank dzisiaj, szczególnie właśnie panu Ryszardowi. Dziękuję za wsparcie. Tutaj panu redaktorowi będziemy walczyć i Korusowi zwycięstwa. I ja powiem w ten sposób, proszę państwa, że dzisiejsze spotkanie dobiega pomalutku do końca, chyba że ktoś ma jakieś... Jeszcze powiedzieć coś dla wyluzowania. Ja może tu z torbą na pieniądze i myślę, że załatwimy ten problem. Może nie dzisiaj, ale na pewno załatwimy. Ja proszę państwa jeszcze raz serdecznie naprawdę wszystkim dziękuję, którzy przyjechali, bo tu przyjechali państwo z Poznania, przyjechali z Łodzi, przyjechali z Kielc. Także ja z tymi ze wszystkimi nawiążę jeszcze tutaj po tym spotkaniu. Nawiążemy właśnie właściwe, myślę, takie relacje, kontakty po to, żeby budować właśnie społeczeństwo, budować dużą grupę właśnie pokrzywdzonych, nie tylko przez ten bank, ale przez inne instytucje bankowe, i żeby się przebić właśnie do mediów ogólnopolskich. I mamy nadzieję właśnie, że tacy ludzie prawi, praworządni, jak pan Ryszard, jak pan Zygmunt Korus i inni,
pomogą nam dojść do sprawiedliwości, no i prawdy, i odzyskać zagrabione pieniądze. W związku z tym serdecznie Państwu dziękuję. Ja jako przewodniczący zgromadzenia muszę zakończyć to zgromadzenie, w związku z tym za chwilę załączę Kubę. Podziękuję policji za to, że nas ochrania. I tutaj w wolnym czasie jest tutaj kawiarnia, możemy się spotkać i porozmawiać spokojnie, żeby zbudować właśnie ruch społeczny, tak jak tutaj ruch społeczny, który się przeciwstawi złu, jakie istnieje obecnie, korupcji i głębokiej niesprawiedliwości. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję serdecznie i za chwilę. Przepraszam, dla kogo? Halo. Proszę Państwa, Jan Jączek, jestem przewodniczącym zgromadzenia dzisiejszego pod Getting Bankiem. Dziękuję wszystkim pokrzywdzonym, dziękuję w szczególności przedstawicielom i właścicielowi nowego ekranu. Dziękuję innym redaktorom Gazety Śląskiej, Wolnemu Czynowi za wsparcie w walce o prawdę, o sprawiedliwość i odzyskanie zagrabionych pieniędzy przez Getin Bank. Chcę również podziękować serdecznie funkcjonariuszom policji za to, że pomogli nam spokojnie przeprowadzić dzisiejszą pikietę, dzisiejsze zgromadzenie, które ma charakter, podkreślam, miało to spotkanie charakter spokojny, tylko taki, aby właśnie zwrócić uwagę społeczeństwu na rażącą niesprawiedliwość Getin Banku, czy jak inni nazywają Noble Bankiem, czy teraz podobno zmienił kolejny raz nazwę. Także serdecznie dziękuję Państwu i zapraszam na pikietę najbliższą do Katowic. Proszę Państwa, będziemy organizowali pikiety w różnych miastach pod Getin Bankiem, żeby pokazywać społeczeństwu rażącą niesprawiedliwość tej instytucji. Dziękuję jeszcze raz wszystkim i zamykam dzisiejsze spotkanie. Brawo. Sesja zdjęciowa. Sąd wyda wyrok przed wydaniem wyroku jeszcze, nie wiem skąd pan miał taką wiedzę, że wyda, że żadnego przestępstwa Getin Bank nie popełnił. Natomiast chcę panu powiedzieć, że Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, komisyjnie, nie jakaś jedna osoba, tylko komisyjnie stwierdził, że Getin Bank nie posiadał środków finansowych, udzielając kredytu na kwotę 9 miliardów 700 milionów złotych.